Dobra. Witam ze wszystkimi uczestnikami i widzami naszego wspaniałego, już trwającego ponad rok, jak nie dłużej, cyklu Pasjonatki, który polega na tym, że rozmawiamy z inspirującymi, ciekawymi i nietuzinkowymi kobietami, które oprócz tego, że są osobami zdiagnozowanymi w spektrum autyzmu, to wiodą swoje życie zawodowe, swoje życie pełne pasji, pełne hobby. No właśnie, jak prawdziwe pasjonatki. Dzisiejszą gościnią naszego spotkania jest Magda Świerczek-Gryboś, która jest polską pisarką, czyli moją koleżanką po fachu, co mnie bardzo cieszy, bo zgromadzenie pisarek w spektrum jest już całkiem spore i takich osób, które otwarcie opowiadają o tym swoim doświadczeniu życia w neurotypowym świecie i radzeniu sobie troszeczkę przez pisanie. Tyle, że Magdalena Świerczek-Gryboś zajmuje się pisarstwem, które troszeczkę jest dla mnie egzotyczne i niespotykane, tym bardziej jestem ciekawa rozmowy z nią. Magdalena jest uznaną pisarką, która porusza się w obszarze gatunku fantastyki i science fiction. Tak mogę powiedzieć, Magdo? Że bardziej fantastyka, czy... Science fiction zawiera się w fantastyce, tak. Jasne, okay, dobrze. Już teraz kompletnie na ignorantkę wyjdę. Jest też poetką, jest naukowczynią, językoznawczynią i badaczką twórczości, między innymi Stanisława Lema, co też mnie bardzo cieszy, bo tego pisarza bardzo szanuję. I spotykamy się z Magdą dzisiaj nie tylko, żeby porozmawiać o jej nowym zbiorze opowiadań, ale w ogóle o tym, czym twórczość dla niej jest, jakie miejsce zajmuje w jej życiu, jak twórczość ma się do tego, kim jest, do jej tożsamości. Jestem sama bardzo ciekawa tych odpowiedzi. Jeżeli ktokolwiek z naszych słuchaczy miałby pytania do Magdy, to ja bardzo serdecznie zapraszam do zostawiania ich w komentarzach do tego live'a. Ja tu je cały czas z boku widzę i będę czytać. I pod koniec będzie taka chwila czasu na to, żeby na to ewentualne pytanie Magda nam odpowiedziała. Magdo, to jest częsty scenariusz w przypadku kobiet w spektrum, że tak zacznę branżowo bardziej jako tutaj działaczka z ramienia Fundacji Dziewczyny w Spektrum. Zapytam o to połączenie twórczości i twojej w sumie dosyć niedawno odkrytej, zdiagnozowanej odmienności neurologicznej. Jak to wyglądało, odkąd stała się świadomą osobą? Czy literatura fascynowała cię od samego początku i od dzieciństwa? Tak, ja podobno późno nauczyłam się czytać, ale jak już się nauczyłam, to nie umiałam przestać i w wieku około 10 lat czytałam książki całkowicie inne niż moi rówieśnicy, a zwłaszcza niż moje rówieśniczki, bo czytałam Tolkiena, Kuntza, Kinga, czytałam Haśkę Poświatowską. Czytanie zwłaszcza fantastyki, takiej dorosłej, poważnej, często strasznej fantastyki, było o wiele ciekawsze od rzeczywistości. Ja już jako 5-6-latka opowiadałam kolegom i koleżankom jakieś niestworzone historie, na przykład, że mojego psa porwali kosmici, albo że jestem chłopcem, tylko zrobiono mi operację. Nie umiałam z nimi rozmawiać na normalne tematy. Nie interesowało mnie to samo, nie widziałam tak świata, bo mi się wydaje, że ja go chciałam raczej zwalczać, się buntować, a nie się go uczyć, bo od zawsze w jakiś tam sposób mnie bolał te opowieści o chłopcu na przykład, że miałam operację. To dzisiaj mi się wydaje, że po części brały się z tego, że nigdy nie zaakceptowałam ról kobiety, tej roli biologicznej, kulturowej, żadnej właściwie. Wolałam się kumplować z chłopcami, którzy wydawali mi się wolni od tych odrzucanych przeze mnie wzorców zachowań. Ale jako mała dziewczynka nie rozumiałam takich rzeczy. Świat mi się nie podobał, nie rozumiałam go z różnych powodów. Nie rozumiałam, czego ludzie ode mnie chcą, czemu mama mnie ubiera w sukienkę. Buntowałam się, byłam wiecznie przebodźcowana. Wydaje mi się, że uczucie, które pamiętam z całego życia, to jest wieczne zmęczenie. Więc uciekanie w czytanie było dla mnie wybawieniem.
czytanie jest takie i pisanie jest takie statyczne, jest samotnicze, więc mnie uspokajało i nadal uspokaja. Pierwszą książkę, w cudzysłowie książkę, napisałam chyba jako 11-latka. Pamiętam, że miała tytuł Ślad czterech pazurów i to była fantastyka. Pamiętam, że wszystko się okazało snem, ale dziewczynie został na ręce ślad pazurów. I pamiętam, że czytałam tą książkę babci. I tutaj właśnie dochodzimy do istotnej kwestii, bo mój ojciec pisał wiersze, listy, pisał prozę fantastyczną, ale umarł przed moim urodzeniem. I stał się dla mnie chyba taką pewną jakąś ideą. Trochę mi się to kojarzy z ideami platońskimi, takim cieniem na ścianie, za którym ja próbowałam gonić. Więc pomijając, że pisanie i czytanie pomagało mi w komunikacji ze światem, pomagało mi go znosić, to ta fantastyka wydaje mi się, że była próbą też uchwycenia ojca, wypełnienia luki, jaka istniała w moim życiu, ja ją odczuwałam. Ja zawsze miałam i mam łatwość uczenia się. Uważam, że mogłam naprawdę być prawie każdym, pracować w każdym zawodzie, którego można się wyuczyć, ale jakoś nie potrafiłam zejść z tej drogi, która chyba miała mi coś zrekompensować, miała mnie uzupełnić brak ojca i brak dopasowania do świata, który zresztą przez jakiś czas, przez jakieś lata utożsamiałam właśnie z brakiem ojca, a to było po prostu bycie neuroróżnorodną. Bardzo długo mi brakowało diagnozy i pełnego obrazu, żeby to zrozumieć. Czyli rzeczywiście to jest bardzo ciekawy motyw z tym porozumieniem z nieżyjącym tatą. Zaczęłaś mówić, że zaczęłaś czytać tę swoją pierwszą książkę napisaną babci. To była mama twojego taty, nieżyjącego? Tak. I jak to się skończyło? No właśnie pamiętam, że babcia była tą najbardziej zainteresowaną osobą. Ona zawsze mi mówiła, że ja mam iskrę Bożą i że mam to po ojcu, więc tak, czepiałam się tej mojej babci od strony ojca, bo to mnie bardzo podbudowywało. Czyli ona była taką ważną osobą gdzieś tam, bo zawsze jest taka idea, to zresztą nawet jak się mówi o jakimś takim wspieraniu społecznym osób neuroróżnorodnych i często jest tak, że rodzice jako ci pierwsi opiekunowie nie zawsze do końca rozumieją to dziecko, które zwłaszcza gdzieś tam odbiega od tego stereotypu rozwojowego, no bo ci rodzice w pierwszej kolejności wrzucają w dziecko oczekiwania i różne swoje takie projekcje związane z tym, jakie to nasze dziecko będzie albo nie będzie. Ale często jest tak, że wystarczy jedna osoba, która jest taka bezwarunkowa, akceptująca tą jakby wyjątkowość dziecka, nie? Tak mi ta babcia się jawi, tak być może troszeczkę na tym pracuję, ale jakoś fajnie mi się ten obraz odmalował. Tak, mogło tak Jaki być, był zgadza się. pierwszy taki tekst kultury, z którym się zetknęłaś jako czytelniczka? I to mówię o filmie, o książce, wspomniałaś o Tolkienie, który zrobił na tobie takie duże wrażenie i że nie mogłaś albo przestać go czytać, albo czytałaś go w kółko, albo oglądałaś go w kółko. W kółko czytałam Silmarillion i Władcę Pierścieni Tolkiena, tak. Czytałam to, bo znałam to na pamięć. Później Harry'ego Pottera, ale najpierw Władcę Pierścieni, bo to były doskonałe, alternatywne, skończone wizje świata. Tolkien zawsze był i będzie moim niedościgłym wzorem w światotworzeniu, bo jego rozmach mnie bardzo ośmielił we własnym tworzeniu. Tak samo te książki, które troszeczkę za wcześnie czytałam, bo byłam trochę za mała, no ale jednak je przeczytałam, czyli Złe miejsce Kuntza i Worek kości Kinga. Jezu, to dobre, no. zrobiły na mnie ogromne wrażenie, miałam chyba 11 lat, jak je przeczytałam. W Złym miejscu jest, no będę spoilerować, przepraszam, ale jest tam hermafrodyta, czyli kobieta miała jedne i drugie narządy rozrodcze i miała dzieci sama ze sobą i te dzieci miały zdolności parapsychologiczne. I to było tak wykręcone, to była tak wykręcona książka, którą ja bardzo wcześnie przeczytałam, że to mi dodało odwagi, że można w ogóle takie rzeczy pisać i Kuntz jest poczytnym pisarzem. A jeśli chodzi o worek kości, to do dziś pamiętam cytat, że w porównaniu z nawet najmarniejszą ludzką istotą, najlepiej wykreowany bohater będzie zaledwie workiem kości. I to zrobiło na mnie wrażenie na całe życie i zawsze dążyłam do tego, żeby moi bohaterowie nie byli tylko tymi workami kości. A jednocześnie zawsze pamiętałam, że najważniejszy jest czytelnik, czyli ten niedościgniony, prawdziwy człowiek.
A jeśli chodzi o muzykę, no to jako smarkula słuchałam Mysłowic, słuchałam Paktofoniki. Potem przyjaciel mnie zaraził Cradle of Filth, to jest zespół metalowy. Już nie słucham Cradle of Filth, ale tak było i to znowu były niezależnie od rodzaju muzyki zespoły, które łamały schematy. Bo mnie zawsze pociągało łamanie schematu. Jak się powiedziało małej Madzi, że czegoś się nie da, to ona to właśnie chciała zrobić i to mi zostało do dziś taka wręcz wrodzona, naturalna przekora. I w związku z tą przekorą jakieś tam moje ulubione pierwsze filmy też musiały łamać schematy. Nie wiem, to było Przymierze Wilków, Rekwiem dla snu, Królestwo Niebieskie. I ja zawsze uwielbiałam tragicznych bohaterów, tak, takich, którzy strasznie cierpieli, ale przy tym byli heroiczni. Wydaje mi się, że chciałam się pocieszyć trochę, że cierpiąc w zetknięciu ze światem, można jednak wiele osiągnąć. I takie twory kultury mi się podobały. I tacy twórcy mi się podobali, właśnie jak Hasia Poświatowska, jak Sylwia Plecz. Zazwyczaj podobali mi się ci, którzy kończyli tragicznie w młodym wieku, bo życie ich maltretowało. Ja się czułam podobnie zmaltretowana. Ja się zawsze czułam, jakbym miała 80 lat i była po niesamowitych przejściach, bo teraz mi się wydaje, że po prostu tyle kosztowało mnie niezrozumienie świata, siebie, maskowanie i jakieś próby uzyskania miłości i akceptacji. Wcześniej też zaczęłaś opowiadać o tym, jakby co cię pociąga w fantastyce. Ja bym chciała pociągnąć ten wątek, bo już tak jedna odpowiedź padła, właśnie ta złożoność i, tak powiem, domknięcia tych uniwersów, w których dzieją się te wszystkie sytuacje i opowieści. Wydaje mi się, że to może być bardzo pociągające. No i też jakby ta większa możliwość operowania rzeczami, które są niemożliwe, nie? I przekraczania pewnych granic, które gdzieś tam w pewnie, nie wiem, w prozie realistycznej chociażby, opowiadającej o doświadczaniu takiej zwykłej ludzkiej codzienności. Tak uwielbiam to wyrażenie. No, w sumie jest Zgadza tak się, no. koszmarnie na zewnątrz, no to rzeczywiście. Ale się zastanawiam, czy było coś takiego. Coś jeszcze, co w tej fantastyce się właśnie pociągało. No i to, że twój tata też tworzył w obrębie tego gatunku. No, na pewno pociągało mnie to, że można tworzyć zupełnie inne światy, że to jest takie łatwe, bo no nie wiem, realny świat, jest takie powiedzenie, że realny świat zmieniają ci, którzy nie chcą albo nie potrafią się do niego dostosować. Ale świat realny jest trudno zmienić, zwłaszcza takiej osobie jak ja, która walczy codziennie, żeby mój świat własny się nie rozpadł. Za to można wytworzyć dowolną ilość światów w fikcji literackiej. Ja szczególną miłością darzę apokalipsę. Bo w postapokalipsie przewidujemy i konstruujemy możliwy scenariusz, co nas uspokaja, działa terapeutycznie, bo ja myślę, że to się bierze z tego, że wojny światowe i broń nuklearna to był taki pierwszy olbrzymi szok dla ludzkości. I ona wtedy straciła taki technologiczny optymizm, który występował na początku rewolucji technologicznej. My już go nie mamy za bardzo. Ale pesymizm, który mamy po tych wydarzeniach, jest na dłuższą metę nieznośny, kiedy nie ma na niego sposobu. I postapokalipsa według mnie jest takim sposobem fantazjowania o końcu, oglądanie ocalałych, próbowanie ich problemów. Wydaje mi się, że to w pewnym sensie uspokaja człowieka, na pewno mnie uspokaja. Człowiek wie, że chociaż na co dzień stara się o tym nie myśleć, to drzemie w nim bestia, a poza tym świat na zewnątrz jest okrutny, jest kompletnie nieprzewidywalny i niepojęty. A mózg z kolei lubi być przygotowany, lubi tworzyć milion scenariuszy najróżniejszych sytuacji, ćwiczy je na jawie, ćwiczy je we śnie, żeby nas zabezpieczyć. Dlatego wydaje mi się, że postapokalipsa jest taka popularna, bo ona zaspokaja pewne nasze potrzeby, jak podstawową potrzebę przetrwania w bardzo nieprzewidywalnych czasach. Oczywiście na przykład urban fantasy, to jest kolejny podgatunek fantastyki.
na który osobiście mam uczulenie. Też jest bardzo popularnym podgatunkiem literackim. On odrywa, umagicznia rzeczywistość, odmienia zwykłą codzienność. Urban fantasy to będzie taka magia w mieście, powiedzmy. To jest całkowicie zrozumiałe, że ludzie to uwielbiają, ale mnie właśnie znacznie mniej chodzi o samo fantazjowanie, a znacznie bardziej o możliwość prognozy, o próbę sięgnięcia jakby w głąb linii czasu, w przyszłość, o prawdopodobieństwo, o to, żeby kreować i mieć dzięki temu właśnie jakiś pośredni wpływ na rzeczywistość. Dlatego uwielbiam fantastykę naukową, bo ona troszkę prognozuje. Podobnie uwielbiam weird fiction, to jest taki kolejny dziwny trochę podgatunek. Weird fiction sięga w pierwotne, egzystencjalne lęki człowieka. Wywleka na wierzch to, co jest zakryte, o czym istnieje cały szereg tabu. Każdy z nas wnosi w sobie zwierzę, jakąś bestię, ale udajemy, że nie. Wychodzimy ze skóry, żeby jej nie zauważać, a weird fiction wyciąga tę bestię z mroku i mówi: patrz, ona wygląda tak i tak, poznaj ją, spróbuj zrozumieć, zaakceptuj, że istnieje i że nigdy do końca jej nie zrozumiesz. Nie gwarantujemy, że przestaniesz się bać samego siebie, ale ta bestia już cię nie zaskoczy, ani w tobie, ani w innych, bo wiesz, że istnieje, wiesz, jak wygląda. Dlatego ta literatura ma według mnie olbrzymi potencjał. Fantastyka ogólnie pozwala naginać, przerabiać, eksperymentować, rozgrzebywać człowieka właściwie bez konsekwencji, bo to fikcja. I to jest dla mnie cały urok. No, jakby przekonałaś mnie, naprawdę. Bo to jest taka To półka. proszę. Nie, naprawdę, jakoś szczególnie to weird fiction zaczęłam od razu myśleć o analizie Jungowskiej, o cieniu i o takich historiach, które gdzieś tam też mnie bardzo pociągają w twórczości, a nie miałam okazji ich eksploatować za bardzo, ale jako czytelniczka, no zachęciłaś mnie, na pewno, bo jakby. Polecam. Bo oprócz Stanisława Lema rzeczywiście jakby nie udało mi się kupić dla siebie jakiegoś takiego obszaru, który by mnie zainteresował. I właśnie a propos postępu, to przypomniało mi się też w ogóle takie historie związane z literaturą gatunkową. Ja z kolei się interesuję bardziej kryminałem i thrillerem. I kiedyś usłyszałam takie zdanie, powiedział Wojciech Chmielarz, taki polski autor kryminałów, że ludzie lubią kryminały, bo one zawsze się kończą dobrze i zawsze jest to domknięcie i zawsze to zło, takie nieuchwytne zło, które zyskuje postaciowienie w postaci tego zbrodniarza albo człowieka, który stara się ukryć jakieś swoje występki. Tam jest zawsze jakaś taka piramida tych złych uczynków, ale w końcu zostaje schwytany ten detektyw alkoholik, dostaje promocję. No i my też jako czytelnicy zyskujemy poczucie kontroli nad złem i takiej kontroli nad tym, że jednak sprawiedliwy świat istnieje. I wydaje mi się, że jakby ta siła opowieści, to jest ta siła opowieści, której doświadczamy jako ludzie od samego początku, siedząc przy ognisku, opowiadając sobie te historie o bohaterach i o tych właśnie tragicznych bohaterach, o których wspomniałeś. To jest właśnie poszukiwanie tego bezpieczeństwa i przynależności. Bardzo, bardzo ciekawe. Ja sobie, przygotowując się do naszego spotkania, sięgnęłam po Twojego bloga, który też bardzo mnie wciągnął. Piszesz w nim też o swojej diagnozie, którą dostałaś 2 lata temu, to było w 2020, tak się zorientowałam, stąd ta notka mniej więcej pochodziła. Napisałeś, że gdyby nie zespół Aspergera, nie byłoby Twojego pisania. I to jest bardzo, bardzo też coś, co mnie porusza. I zastanawiam się, czy na przykład wyczuwasz, znaczy to jest może głupie pytanie, czy wyczułaś, czytając książkę jakąś, bo oczywiście jesteś też czytelniczką, że na przykład ktoś ma podobny sposób pisania, myślenia, odczuwania świata co ty, czyli taki atypowy sposób odczuwania świata. Czy myślisz, że da się Wyczuwam. tak? Masz właśnie. Wyczuwam, tak. Nawet tak. Dojdziemy do tego. Chciałam najpierw w związku z tym pisaniem, gdyby nie zespół Aspergera, nie byłoby mojego pisania. Chciałam zaznaczyć dwa sposoby komunikacji, jakie się nauczyłam jako nastolatka. Odejdę na chwilę od pisania w pewnym momencie, ale wrócimy do tego i wrócimy do clou właśnie, czy wyczuwam, że ktoś jest neuroróżnorodny po jego pisaniu.
Nigdy nie umiałam werbalnie porozumieć się z ludźmi na satysfakcjonującym mnie i ich poziomie. A wiadomo, że człowiek to jest istota społeczna, to jest jedna z podstawowych potrzeb, czyli porozumienie. No bo jak ktoś cię zrozumie, to możecie zaakceptować. Nie wychodziło mi mówienie, wychodziło mi pisanie. I akurat kiedy dorastałam, rozrastał się internet, profile społecznościowe, czaty. To mi się pozwoliło rozwinąć ta taka komunikacja niebezpośrednia. To był cud dla mnie po prostu, że akurat wtedy przypadło moje dorastanie na to. Ale najbardziej pozwoliło mi po prostu pisanie, za które już w szkole otrzymywałam tam jakieś nagrody, czyli zaczęłam być akceptowana na tym gruncie i to był dla mnie bardzo ważny sygnał, że to jest ta droga, którą powinnam podążyć. Ale to nie był mój jedyny sposób, jak mówiłam jako nastolatka, i później miałam wypracowane dwa sposoby komunikacji, czyli pisanie, które jest troszeczkę hermetyczne, i mówienie, ale po alkoholu. Ja się niestety wychowałam w środowisku, gdzie picie młodzieży było całkowicie normalizowane. I to nie było środowisko jakieś stereotypowo patologiczne, bo my byliśmy ze stereotypowo dobrych domów. Ja należałam do najróżniejszych paczek, ale wszystkie spotykały się po to, żeby się napić. I to jest straszne. Nawet psychiatra, która mnie diagnozowała, powiedziała mi, że przeszłam przez okres dorastania niezauważona, niezdiagnozowana i w ogóle go przeszłam, prawdopodobnie głównie przez alkohol, który pomijając ogrom negatywnych skutków, które mnie dopadły, zwłaszcza później, z ryzykownymi, z autoagresywnymi zachowaniami, na które wtedy nie zwracało się uwagi i też się je normalizowało, to alkohol mnie uspokajał i ośmielał. On mi zagłuszał pewne problemy, no nie? To było proste przynależeć do grupy, gdzie o przynależności decyduje picie. Nieważne jaki jesteś, bo spędzasz czas tak samo jak wszyscy. Więc wypicie paru piwek, paru szotów czy wino, a nauczyć się neurotypowego, trzeźwego świata, wiadomo, co było łatwiejsze i wydawało się bardziej w zasięgu, skoro wszyscy to robili do tego, skoro nawet dorośli do tego zachęcali. Ja się już jako dorosła osoba poczułam bardzo oszukana, nauczona pić bardzo wcześnie, bo wszyscy pili i ja sądziłam, że tak się spędza czas i tak się nawiązuje relacje, a okazało się, że wcale nie. I byłam naprawdę w szoku, byłam zła, nadal jestem zła, że naraziłam na to swój organizm, swoją psychikę i swoje relacje z ludźmi. Byłam ostatnio w Szwecji i znowu przeżyłam szok, po prostu przeżyłam autentyczny szok poznawczy, że tam się nie da kupić alkoholu. W Polsce to jest produkt pierwszej potrzeby, znajdziesz go w każdym sklepie o każdej porze dnia i nocy, a tam są tylko specjalne sklepy, parę sklepów w dużych miastach i koniec. Więc ja teraz cały czas bardzo przestrzegam przed normalizowaniem picia alkoholu. Ja akurat nigdy nie potrafiłam pić dużo, ale każdy z nas zna lub znał kogoś, kto się zachlewał do zażygania czy do przybicia przysłowiowego gwoździa. To jest straszne, ale normalizowane, zwłaszcza względem mężczyzn. Mnie ratowało to, że nienawidzę tracić kontroli, jak wiele osób w spektrum. Więc upijanie się akceptowałam tylko do ścisłego poziomu, który sobie bardzo wcześnie wypracowałam. A i tak moja psychika po alkoholu robiła na mnie i na dobre rzeczy w moim życiu zamachy. Picie nie powinno być normalizowane. To nie jest tak, że ktoś jest odporny na negatywne skutki, a ktoś jest podatny, bo alkohol to jest to neurotoksyna. Można się okazyjnie napić, tak jak się próbuje różnych dań, ale normalizowanie tego, że młodzi ludzie spotykają się dzień w dzień, żeby, przepraszam za słownictwo, zalać pałę i potem ryzykują swoje zdrowie i życie, bo się muszą wyszumieć, jak to mówią dorośli, to jest ciężka, przewlekła choroba społeczna. I naprawdę się cieszę, że już na to nie choruję i że mogę uświadamiać na przykład swoim autorom, redagowanym przeze mnie, że na przykład normalizują w swoich książkach picie młodzieży. Tu robię to nagminnie, non-stop. Bo to się non-stop zdarza, tak samo jak dziwne rzeczy pisane o autyzmie w książkach. I to nie jest okej. Okay. Ja miałam co najmniej kilku znajomych, przyjaciół, którzy pijani popełnili samobójstwo, przestępstwo albo zrobili komuś krzywdę. Więc to jest ten patologiczny sposób komunikacji, o którym bardzo chciałam powiedzieć. Co do którego niejedna dziewczyna w spektrum pisała mi, że też to przeszła i też była wkurzona, jak okazało się, że jednak to nie jest dobry sposób nawiązywania tej bardzo trudnej dla nas relacji z ludźmi. Ale wracając do tego drugiego, czyli do pisania, to zauważyłam bardzo ciekawą rzecz. Właściwie zastanawiam się, czy nie robić jakichś badań na ten temat, bo
piszący neuroróżnorodni, piszący fantastykę, no bo nie mam szerszego oglądu w tym momencie, często mają ten sam problem. Duży procent czytelników odbija się od ich narracji i konstrukcji świata. I u mnie też tak było, co stanowiło dla mnie olbrzymi zgrzyt, bo z jednej strony moja literatura przez grono osób uznawana jest za wartościową, dostaje jakieś tam nominacje i tak dalej, a z drugiej strony taki miły, standardowy, no, zwyczajny czytelnik no nie może przejść przez tą prozę. Jest taka instytucja, tak to nazwijmy, nie chcę podawać nazwy, która z jednej strony uporczywie podkreśla moją wyjątkowość i jakąś wartość mojej prozy, a z drugiej strony od lat nie chce mnie publikować, bo czytelnicy, jakich ma, nie tego oczekują. I to samo mam z jednym wydawcą. Mówi mi: Magda, to co piszesz jest świetne, przełomowe, jest takie lemowskie, ale wydamy to w małym nakładzie, bo to się nie sprzeda. I to był przez wiele lat zgrzyt dla mnie, którego ja w ogóle nie mogłam pojąć. I dopiero po diagnozie i po rozmowach z innymi atypowymi twórcami fantastyki odkryłam, że mamy to samo. I to może brać się z tego, że inaczej postrzegamy świat, więc inaczej konstruujemy te własne. Mam na przykład znajomego z zaburzeniem dwubiegunowym. Sama wiem dużo o tym zaburzeniu, bo być może mam z nim coś wspólnego. Książka tego znajomego jest mocno nagradzana, ale on ma ten sam problem, czyli mnóstwo czytelników się odbije od tej książki. Oczywiście nikt nie wie, że on ma zaburzenie dwubiegunowe, a ja jak ją czytam, to jest tak dwubiegunowe, że mogłoby robić za fantastyczny podręcznik dwubiegunowości. Ale zwykły czytelnik tego nie wie. Sądzę, że te osoby, które nominują tą książkę, też tego nie wiedzą i nie muszą tego wiedzieć. Więc czytelnikowi takiemu zwykłemu te hiperskoki, które tam znajdzie, te rozdwojenia jakiejś postaci, często nie siadają. To jest dla standardowego czytelnika za dużo, ale krytyk widzi w tym coś ciekawego. Ja kocham rozbijać narrację na mnóstwo bohaterów, a wydawcy tego nie znoszą. Oni chcą jedną prostą linię narracyjną, bo uważają, że tego chce czytelnik. Mnie się wydaje czasem za to, że w człowieku neuroróżnorodnym jest po prostu napakowane kilka osób. Jeśli chodzi o pisarzy, to one wszystkie gadają naraz. I nie chodzi mi tu o rozdwojenie jaźni, ani o schizofrenię, a o czasem taki duży wachlarz ścieżek myślowych. Ktoś ma, ja to tak lubię sobie porównywać, że ktoś ma w głowie szufladki, a ktoś ma w głowie kłąb drutu. I powiedzmy, że funkcjonują podobnie, ale w momencie, kiedy jeden i drugi chce ci coś opowiedzieć, no to zaczyna się robić różnica. Oczywiście nie można generalizować, ja umiem też utrzymać taką linię narracyjną, jakiej się oczekuje, ale się tego nauczyłam, to nie było dla mnie naturalne. Dla mnie naturalne jest robienie 10 rzeczy naraz. Moi znajomi redaktorzy się załamują nad tym, że kiedy oni robią jedno zlecenie, to ja już sobie mam 4. Naturalne było dla mnie studiowanie kilku kierunków naraz dziennie i naturalne jest dla mnie opowiadanie historii z 10 perspektyw. Więc ja myślę, że osoby neuroróżnorodne zajmujące się pisaniem mogą być nagradzane właśnie przez neurotypowych, między innymi dlatego, że jako osoby bardzo sfokusowane na celu, pisanie to jest ten special interest, nie? Bardzo dobrze to potrafią, a do tego piszą inaczej niż reszta i mamy gotowy przepis na literaturę, która prawdopodobnie nie zapewni bytu temu pisarzowi, ale za to przyniesie jakieś wyróżnienie od krytyków. Strasznie, strasznie mnie smuci to, co mówisz, bo ja zawsze, ja już na życiu po prostu bardzo chciałabym być bogata. Nie wiem, czy to się uda. No ja wiem. Tak. Cały czas mi się wydaje, że to się może da gdzieś połączyć naiwnie, ale może jestem naiwna cały czas. Wydaje mi się, że trzeba się nauczyć schematów pisania osób neurotypowych. Być może, tak, tego oczekują, ale to jest nudne wtedy, to jest takie, wiesz, tak. Nie się tam nic, co jakby, wiesz, w tym procesie pisania, są takie momenty, w których sama siebie zaskakujesz, nie? I nie wiem, czy tego doświadczasz, ale to jest coś takiego, że jakby wchodzisz w ten tryb jakby narratora, nie? I właśnie jak przychodzisz z różnych perspektyw postaci, zwłaszcza jeżeli ja tu mówimy o beletrystyce, bo to jest, wiesz, to w prozie innych gatunków też dokładnie to samo, co mówisz, mi się gdzieś to odpala, że na przykład ta wielość perspektyw jest dla mnie bardzo interesująca, bo ja wtedy mogę zobaczyć jakiś problem z tych perspektyw, bo się wcielam.
No Ale właśnie. nie mam wyrobionego zdania siadając do pisania na temat tego problemu, bo zresztą to nie jest zadanie pisarza, żeby to, on musi to opowiedzieć tymi bohaterami, więc zastanawia mnie to, bo mnie taka literatura interesuje, nie? Więc piszę takie coś, co ja bym chętnie czytała. Ciekawe to jest, bo z kolei na przykład rozmawiałam z Dorotą Kotas w zeszłym roku i Dorota mówi, że ona potrafi tylko pisać sobą, nie? I że to jest tylko i wyłącznie jakby jej perspektywa, jej widzenie świata, które i tak jest na tyle odmienne od tego, do czego przywykliśmy w takiej bardziej autotelicznej prozie, prawda? Która gdzieś tam się skupia na tym wewnętrznym doświadczeniu narratora, który jest zarazem bohaterem i takiej autobiograficznej wątkach. Ale mimo wszystko to jest i tak na tyle specyficzne i różne, że przyciąga uwagę i opowiada ten świat w inny sposób. W ogóle jak czytałam twój ostatni zbiór opowiadań, który zostałam od Ewy, który teraz zdaje się teraz, kiedy jest premiera tego, czy już wyszedł twój zbiór? Wyszedł już, tak. Tak. 17 wyszedł. 17 sierpnia. Mam To mapę. jest właśnie Lepi Stalker z grzywą. Można już kupować i zamawiać na pewno. Jest to coś, co warto przeczytać, szczególnie jeżeli doświadczenie neuroróżnorodności jest wam bliskie. Ponieważ ja w ogóle odnoszę wrażenie, że większość bohaterów, których opowiadasz, jest właśnie neuroróżnorodna. Być może to jest ten sposób widzenia świata, doświadczania świata. Być może ten świat, który jest w pewien sposób logiczny dla nich, żyjących w tym świecie, i takim, jest takim trochę światem, w którym ten porządek neuroróżnorodności jest jakby bardziej na wierzchu, nie? Że oni nie muszą się dostosowywać do tego, co się w tej atypowości w codzienności jest dla nas bardzo trudne, nie? To są też takie światy trochę wyizolowane, trochę straszne, ale z drugiej strony trochę ekscytujące, ale no nie wiem, ja mam takie wrażenie, że tam i Miłka, z którą się bardzo utożsamiałam jako matką, nietypową matką, i Lew oczywiście, i Suri. To są osoby gdzieś tam, które widzą świat w odmienny sposób. Jestem ciekawa, jak budujesz bohatera? Tak, powiedzmy już tak bardziej techniczne pytanie, warsztatowe. Jak budujesz bohatera? Czy po prostu wymyślasz sobie jakieś ramy, w ramach których ten bohater się porusza? Czy wprowadzasz dane bardzo szczegółowe, czy te dane jakoś pojawiają się po drodze? Jak to powstaje? Jako, że ja mam diagnozę te 2 lata, to nigdy wcześniej nie myślałam o tym, czy te postaci są neurotypowe, czy nie. Teraz się nad tym zastanawiałam i prawdopodobnie nie potrafię konstruować neurotypowych bohaterów. Nie potrafię sobie wyobrazić bycia neurotypowym. Zawsze miałam tak, że ludzie neurotypowi patrzyli na mnie jak na kosmitkę. Lekko zafascynowani i przerażeni. Mówili, wow, ale freak. Ja się tak samo na nich patrzyłam, tylko tego nie wyrażałam, bo zdawałam sobie sprawę, że to ja jestem w mniejszości, że to ja jestem freakiem, coś jest ze mną nie tak. Chociaż przez 30 lat nie miałam pojęcia, że nie chodzi o żadne bycie kosmitą, tylko o inny typ neuromózgu. Nie rozumiem, po co istnieją small talki, po co ludzie rozmawiają o jakichś pierdołach, po co zadają pytanie, co słychać. Nie rozumiem bardzo prostych rzeczy. Nie wiem, czemu właśnie kobiety rodzą dzieci, czemu ktoś podnosi głos, czemu istnieje agresja, czemu obcy ludzie się dotykają, jak się witają. Najprostszych rzeczy, które dla ludzi neurotypowych nawet, oni się nawet nad tym nie zastanawiają i ja nie rozumiem i zastanawiam się nad tym non-stop. I nie rozumiem też ścisłego planowania bohaterów, bo jak tworzę bohaterów, nie wypisuję ich historii, nie spisuję ich charakteru, tylko ożywiam ich w głowie i pozwalam im być sobą, nabierać się cech w sytuacjach, które przed nimi stawiam. Chyba nigdy nie poprzedza ich plan postaci. Ja zawsze sprawiam, że są żywi w mojej głowie i jakby sami się opowiadają. Nie są to głosy w głowie, ale są to kreacje, które ja sobie obserwuję w swojej wyobraźni. Bardzo możliwe, że w Lwie i Stalkerze z Grzywą nie tylko Suri jest właśnie postacią totalnie neuroróżnorodną. Miłka jest postacią taką bardzo kategoryczną i skupioną na celu. Przekracza granice, ona wie, że nie uchroni syna przed jego przeznaczeniem. Ona nawet pomaga temu włamywaczowi tam włamać się do głowy swojego syna. Ale za wszelką cenę stara się kontrolować przebieg zdarzeń. Na pewno nie jest taką zupełnie standardową matką.
Nie, Ja się chyba tak. utożsamiam z nimi wszystkimi i to jest mój główny problem, bo czy też to jest moja cecha jako twórczyni, że ja się rozpadam trochę na wszystkie postacie. One zawsze mają trochę moje oczy. Jeżeli ktoś w powieści jest do mnie podobny, to nigdy nie jest to jedna postać, tylko raczej wszystkie w jakiejś myśli, w jakimś zachowaniu, jakaś ich cecha, ich wspomnienie bierze się z czegoś, co widziałam, co przeżyłam. To nigdy nie jest 100% fikcji. To jest ciekawe, że właśnie jednak cały czas trochę piszemy sobą, nie? I to jest w ogóle też ciekawe w kontekście pisania, bo miałam na ten temat bardzo dużo ciekawych rozmów, właśnie począwszy od tej rozmowy z Dorotą, która mówiła, że ona tylko jakby sobą chce pisać. Podobną rzecz powiedziała mi Małgorzata Halber, która mówi, że ona może pisać tylko sobą, ewentualnie gdzieś tam pewne rzeczy dopowiadać albo koloryzować. I że w ogóle takie wymyślanie historii, ale to jest cały czas pisanie sobą, nie? Tylko, że ta ja w środku to jest kilka różnych. Tak. No jest taka i taka. I ja jestem jakby. Ja cały czas w swojej głowie też prowadzę bardzo interesujące mnie samo dialogi, które różne moje. Dokładnie. Jest taka bardzo fajna teoria psychoterapeutyczna, która się nazywa system wewnętrznej rodziny i to akurat się wiąże z doświadczeniem traumy. I tam są takie części nazywane na przykład strażacy albo obrońcy, które na przykład są odpowiedzialne za różne emocje, tam właśnie rozgniewany ktoś, nie? Bo jak się konstruuje w ogóle cały taką narrację dramatyczną, to może nie zawsze ktoś jest bardziej rozgniewany, bardziej taki do przodu, ktoś inny jest bardziej kontrolujący i te napięcia między nimi tworzą tę dramaturgię. Przecież to wszystko może się dziać w tym samym czasie, w tej samej głowie, ja nie widzę przeszkód. Więc tak naprawdę to jest troszeczkę wrzucanie tego, jak nadaktywny potrafi być ten mózg, który podejrzewam, to się wiąże też za typowością, że ta nadaktywność w pewnych obszarach i wyobraźni i puszczanie narracji w taki sposób działa, nie? Zgadzam się. Ja chciałam też zapytać o Stanisława Lema. I co sprawiło, że Stanisław Lem akurat stał się obiektem twoich i przedmiotem i podmiotem twoich badań literackich. Gdzieś padło zdanie w materiałach, których czytałam na twój temat, że to też był kierunek badań twojego taty, nieżyjącego. Ale zapewne musiał coś, co jest wyjątkowego w Lemie, co cię w nim, że tak powiem, zatrzymało na tyle, żeby go studiować. No ja rozmawiałam wiele razy z różnymi lemologami i analizując różne słowa Lema, które napisał, które powiedział, jego zachowania, nie tylko ja mam podejrzenie, że być może Stanisław Lem nie był osobą neurotypową, ale to jest dygresja, to czy był, czy nie był, to już w tej chwili nie ma żadnego znaczenia. Dla mnie w moim życiu były takie, nazwijmy to, cztery, pięć głównych etapów dochodzenia do akceptacji siebie. I jeden etap już omówiliśmy, czyli tam wejście w rówieśników poprzez alkohol. Potem był Woodstock, który był dużo zdrowszym etapem, bo okazało się, że ludzie mogą się zbierać z miłości do muzyki razem i dobrze się bawić bez alkoholu. Ja rozumiem, że ktoś nie może w to uwierzyć, bo wyobrażasz sobie Woodstock jako właśnie festiwal pijaństwa, ale to nigdy nie było sedno imprezy. Tam była prohibicja, tam się nie dało kupić nic poza piwem, a owsiak zaszczepiał w tych młodych ludziach miłość do świata muzyki i do tego, żeby dbać o siebie. I to było mega pozytywne miejsce i bardzo mnie otworzyło. I to był właśnie mój drugi etap, a trzecim etapem była twórczość Stanisława Lema, bo nagle się okazało, jak ją poznałam, że takie moje najdziwniejsze i najgorsze rozkminy o człowieku, o pesymizmie poznawczym, rzeczy, które mnie zdołowały na studiach filozoficznych, bo filozofowie wyrażali się o nich kategorycznie albo idealistycznie, te rzeczy myśli były na porządku dziennym, ale on był pełen wątpliwości i był pełen pesymizmu takiego wręcz organicznego, bez idealizmu. Czyli podoba mi się późny Lem, taki rozczarowany już człowiekiem. I ten późny Lem, on mnie wtedy uratował, bo okazało się, że to takie gorzkie, absolutnie bez sentymentu przemyślenia o człowieku, o świecie, o Bogu, o poznaniu, które on miał, a ja czułam się z identycznymi kompletnie przegrana. Że za te właśnie rozkminy on jest szanowany, mało on jest nazywany mistrzem, czyli można zrezygnować z takiego idealistycznego optymizmu na rzecz gorzkiego realizmu, wręcz pesymizmu i nie być wyklętym.
To mnie podbudowało i to mnie w nim urzeka. On właśnie nie tracił w swoich książkach miejsca ani czasu na takie kurtuazyjne zachowania i wypowiedzi. On był skupiony na misji, na pokazaniu takiej bezradności poznawczej u człowieka. W nic tego nie owijał, a więc nie bawił się w ten cały teatr, który od samego początku życia mnie irytuje i nie chce się w niego bawić. I ja chcę tak pisać. Chcę pisać moralitety, nielekką rozrywkę fantastyczną. Ja wiem, że lekka rozrywka jest potrzebna, jest dramatycznie potrzebna ludziom. Mój wydawca na pewno by chciał, żebym ja napisała jakąś lekką formę rozrywkową, ale ja w tym momencie nie chcę jej pisać, nigdy nie chciałam jej pisać i to nie jest dla mnie pragmatyczne. Jasne. No właśnie ta kwestia tego, że Stanisław Lem, to mi się trochę kojarzy też, zwłaszcza ta jego późna twórczość, z pismami Ciorana, człowieka, który całe życie chciał się zabić, przeżył 90 lat, ale właśnie w twórczości Lema, w jego pisarstwie, ja w ogóle też widzę go jako taką postać, gdzieś tam śledząc jego biografię, śledząc jego życiorys, która jest pełna jakiejś czasami trochę nawet naiwnej ciekawości w stosunku do świata, takiej życzliwości. I to wszystko, mimo wszystko, że później przychodzi to rozczarowanie, to mimo wszystko tamten taki bardzo, bardzo dziecięcy duch ciekawości nie ginie, nie? Mimo że cały czas już zmagamy się z moralitetem. I to, co powiedziałaś z tym właśnie nieobijaniem, nie? Że zawsze jego bohaterowie rozmawiają o istotnych rzeczach. Tak, to jest są piękne. Rozmowy, a nie jakieś tam po prostu badzia, badzia i po prostu wymieniamy po prostu funkcję fatyczną języka nawzajem i próbujemy coś tym opowiedzieć. Oni po prostu rozmawiają o istotnych rzeczach, nie ma to znaczenia, czy to jest realistyczne, czy nie. To jest właśnie to, do czego ja też gdzieś tam się odwołuję. A właśnie a propos moralitetów, bo istnieje taka teoria, która zakłada, że osoby w spektrum, osoby neuroróżnorodne mają takie silnie zakorzenione poczucie sprawiedliwości, nie? I taką potrzebę, żeby ta sprawiedliwość gdzieś się wypełniała, dlatego często też zajmują się pracą społeczną, pracą, której gdzieś towarzyszy misja, zawsze w takich sytuacjach, w których tej misji można w jakiś sposób użyć poza tylko, że tak powiem, zarabianiem pieniędzy, nie? Wyborem ścieżki zawodowej i funkcjonowaniem w ramach swojej własnej małej społeczności czy rodziny. I też u Lema to zauważam. Czy też ci się wydaje, że właśnie w pisaniu, tak powiedziałeś, że chcesz, żeby twoja proza była takim moralitetem, chcesz, żeby ta misja u ciebie była coraz wyraźniejsza i nie boisz się tego? Bo to jest właśnie trudne, jak się wchodzi w ten rynek wydawniczy, szczególnie wydawcy mówią ci, no tak, nie, no, ale to za bardzo to programowe, nie? Jak się czujesz? Jednak taka postawa może być uznawana za radykalną, to już tak bardziej z tej literackiej półki pytanie. Ja generalnie na co dzień mam poczucie, że jak ktoś coś mówi albo pisze, to ma być konkret. Nie żart, nie zawoalowana kpina, tylko te słowa, które padają. Ja nie rozumiem, po co się żartuje, czy ukrywa treści, czy je przeinacza. Podobnie nie toleruję półprawd. Jak ktoś na przykład mówi, że już nie palę, a w jego głowie nie palę, oznacza, zszedłem z połowy paczki dziennie na jednego papierosa. To nie jest niepalenie. Dla mnie świat jest czarno-biały i irytuje mnie komplikowanie tego i to jest chyba częste w spektrum. Więc moi bohaterowie też są raczej bardzo konkretni, zasadniczy i bardzo dążą do tej sprawiedliwości. To mnie poczucie sprawiedliwości i równowagi uspokaja. Jak ja coś obiecam, to choćbym miała nie spać, nie jeść, to staram się dotrzymać słowa. Choćbym miała zawalić wszystkie swoje sprawy, no to stawiam tą obietnicę na piedestale. Przyznaję się do błędu, bo bym nie zeżarł. Uważam na ludzi w przestrzeni publicznej, żeby na nich nie wleść, chociaż oni ciągle, nie rozumiem, nigdy tego nie zrozumiałam, ludzie ciągle na mnie wchodzą w przestrzeni publicznej. Siedziałam ostatnio godzinę u weterynarza z próbką kupy mojego szczeniaka, choć mogłam ją podać przez drzwi, nie czekając w kolejce, co zresztą zrobiły dwie osoby w tym trakcie, ale ja siedziałam przez godzinę ze wszystkimi, bo nie toleruję wpychania się w kolejkę. I jak już w końcu była moja kolej i weszłam do gabinetu i weterynarka tak się patrzy na mnie i mówi, ale pani mogła godzinę temu podać mi to przez drzwi, bo podajemy bez kolejki. I to nadal wzbudza we mnie opór, ja nadal bym tego nie zrobiła, no bo jak można się tak zachować względem ludzi w kolejce? Więc moje myślenie jest w kwestii zasad bardzo sztywne. Ja, zwłaszcza na przykład w przestrzeni publicznej,
boję się, gdy ktoś nie przestrzega ustalonych zasad. Nie czuję się bezpiecznie, jeśli ktoś łamie zasady współdzielenia przestrzeni. Dlatego też nie denerwuję się na ludzi, których ja w jakiś sposób wyprowadzam z równowagi, bo na przykład denerwuję ich, bo mówię o neuroróżnorodności, nie wiem, bo mam tatuaże, bo mam jakieś tam poglądy, bo każdy z nas trafił do tego świata dość gwałtownie i bez pytania i każdy ma swoją bańkę bezpieczeństwa, którą sobie tworzy i udaje, że taki jest świat i taki są wszyscy. Ja lubię te bańki poszerzać, nawet je przekłuwać, ale nie na siłę. Wystarczy zasiewać ziarenko i ono samo w ludziach kiełkuje, bo wydaje mi się, że ludzie tam głęboko pod warstwą izolacji, ignorancji, która ma ich odgrodzić od tego strachu egzystencjalnego, są mądrzy, mają to poczucie właśnie sprawiedliwości, do którego chcieliby dążyć i też sami sobie wybierają takie ziarenka, jakie chcą, więc na pewno moje książki zawierają takie ziarenka, a jak ktoś chce, to sobie pozwoli, żeby one wykiełkowały. To jest właśnie trudne też w takim, wydaje mi się, w tym przekazie artystycznym, bo z jednej strony mówi się, że tak jak się przyjrzysz, bo studiowałaś filozofię, też skończyłaś filozofię, wiesz o co chodzi w tej teorii estetyki, na pewno też zastanawiałaś się wiele razy na tym, czy na przykład sztuka powinna mieć jakiś program ideologiczny, nie? Co oddziela sztukę od propagandy, nie? Czy sztuka w ogóle powinna nieść za sobą ten moralny przekaz, czy niektórzy filozofowie twierdzą wręcz, że jakby jako artyści, twórcy jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ten przekaz tam istniał, nie? Że to nie mają być cele wyłącznie estetyczne. Z kolei akurat w przypadku współczesnej literatury, bo ja też się stykałam z takimi opiniami na temat tego, co piszę, że to jest za bardzo wprost, to jest zbyt programowe, to jest w ogóle wręcz tak programowe, że aż wydaje się być oportunistyczne, że po prostu korzystam z modnych tematów, nie? Ale to nie są modne tematy, to są tematy, które zawsze ludzi interesowały, tylko może czasami niewygodnie o nich rozmawiać, czy nieprzyjemnie się o nich rozmawia i tak. Więc to też mnie ciekawi, czy widzisz gdzieś w tej sztuce misję i pewnego rodzaju szansę na to, żeby poruszać istotne tematy? Czy jest no, po prostu... Czy sztuka jest raczej bardziej taką twoją potrzebą do samorealizowania się, do porządkowania świata według twojego porządku? Czy jakby, i też wychodząc z tego, czy bardziej tworzysz dla siebie, żeby sobie ten świat uporządkować, czy bardziej tworzysz, żeby się skomunikować z innymi? No to jest bardzo trudne pytanie. Chyba jedno i drugie. Chyba i żeby się komunikować z innymi, i żeby uporządkować siebie. Wydaje mi się, że są takie dwa obozy główne właśnie w tworzeniu literatury, czyli chcesz moralizować i chcesz ludzi, albo chcesz ludzi oderwać i dać im rozrywkę. Oczywiście można to połączyć, nie można też generalizować, że to są dwa obozy, których nie da, które się nie przenikają, bo może być też moralitet, który daje bardzo dużo rozrywki. No ale ja jednak jestem w tym, mocno stoję w obozie, w którym przekładam moralitet nad rozrywkę. To jest ciekawe, to właśnie jest ciekawa perspektywa, też rzadko się o tym mówi, nie? No bo w ogóle tak nie wiem, na ile w fantastyce takie stanowiska w ogóle padają i wśród krytyków tego gatunku i osób, które się zajmują i badają tę literaturę, rzadko się mówi o tym, o tym takim moralnym wymiarze literatury, filozoficznym wymiarze literatury. Oczywiście, jeżeli mówimy o prozie artystycznej, którą przeczyta 200 osób w ciągu roku, no to może tak. Nie? A już zwłaszcza się odżegnuje, że fantastyka to jest literatura dla dzieci, a jednak na przykład fantastyka naukowa jest bardzo, bardzo ambitną literaturą, która porusza ciężkie tematy egzystencjalne nieraz. To prawda i jak gdyby, jak się na przykład przyjrzymy innym tekstom kultury i w ogóle korzystanie z gatunku fantastyki, przecież jedne z największych arcydzieł kina to są uznawane i uczone na uczelniach filmoznawczych, kierunkach filmoznawczych i Akademiach Sztuk Pięknych, chociażby Krzysztof Tarkowskiego, no to jest przecież, to jest kanon sztuki filmowej. I że tak powiem, gatunek, teraz już ja już sama że tak powiem, zaczynam to rozumieć, że to jest gatunek, który absolutnie wyewoluował z rewolucji przemysłowej i z tego wszystkiego, co się działo potem. Więc tak. Bardzo gdzieś tam jestem zaskoczona tej przygody. Myślę, że zacznę sobie teraz zupełnie to na to inaczej patrzeć i chętnie sięgnę. Twoja książka mnie też zachęciła, tak na pewno. Chciałam cię zadać jeszcze jedno pytanie
związane z innym obszarem Twojej działalności, bo jesteś też badaczką feministyczną. I co jest bardzo ciekawe, zajmujesz się takimi odłamami i takimi może aspektami feminizmu, które nie są najczęściej wyciąganymi gdzieś tam w tej popkulturze. Chodzi mi głównie o tak zwany feminizm chrześcijański albo w ogóle pozycję kobiety w kościele i feminizm analitycznym, który z tego co zrozumiałam to jest, też chodzi troszeczkę o to, żeby badać najdrobniejsze elementy języka wpływające na to, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość i w jaki sposób postrzeganie języka może wpływać na postrzeganie płci kulturowej. Powiedziałaś też na samym początku naszej rozmowy, że od zawsze miałaś problem z tym, żeby zaakceptować taką kobiecą rolę, stereotypowo kobiecą rolę, jaką też kobiety mają w społeczeństwie. Czy mogłaś trochę więcej feministycznej przygodzie, która też jest mi bliska oczywiście, trochę opowiedzieć o tym, jak dochodziłaś do tych swoich zainteresowań? Okej. Ja na doktoracie oczywiście chciałam się zajmować fantastyką, ale powiedziano mi, że to świata nie zmieni, co tam niech sobie fantastykę pisze po godzinach, a powinnam się zająć feminizmem. No i mówię, okej, dobra. Co prawda na każdej konferencji i tak mówiłam o fantastyce albo o Lemie, ale pracę pisałam z feminizmu. I oczywiście łamiąc schematy, najbardziej zainteresowały mnie te nieoczywiste nurty, bo feminizmów jest całe mnóstwo. To nie jest jeden nurt. Nieraz stoją w opozycji w ogóle do siebie, jak na przykład jest feminizm antypornograficzny i proseksualny, zupełnie na dwóch różnych biegunach. I akurat analityczny i chrześcijański są w pewnej opozycji do tego najbardziej znanego, co to wszyscy myślą, że tylko on istnieje, czyli postmodernistyczny. I upraszczając, postmodernistyczny zakłada, że trzeba podkopać patriarchalne filary, zrekonstruować rzeczywistość, zbudować od nowa, choćby poprzez dekonstrukcję właśnie semantyki, zmiany języka, bo język kształtuje rzeczywistość. To jest ten najbardziej znany feminizm, często też krytykowany. Za to feminizm analityczny mówi, że języka zmieniać nie trzeba, przeciwnie, że nie trzeba się zmieniać i skupiać się na zmianie języka, tylko na skonstruowaniu z już istniejącego języka jasnych koncepcji. Bo mężczyźni są uczeni myślenia w ramach jednego lingwistycznego jakiegoś tam modelu, a kobiety innego. Jeśli tak, to te feministki mówią, że żaden z tych językowych schematów nie może być powszechnie obowiązujący. Czyli chcą powiedzieć, że język nie ma takiego znaczenia, jakbyśmy chcieli. Większość filozoficznych tekstów napisali mężczyźni, więc feministki analityczne nie chcą dawać władzy tej semantyce ukonstytuowanej przez mężczyzn. Chcą, by była zwykłym, użytecznym dla każdego narzędziem, a nie ograniczeniem. Jest na przykład taka Marta Nussbaum i ona uważa, że na przykład samo słowo uprzedmiotowienie nie musi być negatywne. Czyli chodzi jej o zmianę myślenia, a nie zmianę języka, bo rodzice uprzedmiotawiają dzieci, uprzedmiotawianie zachodzi w stosunku seksualnym, więc zdarzają się pozytywne konteksty tego znienawidzonego w ogólnym dyskursie słowa, czyli chodzi o to, że ono ma wiele wymiarów, a nie jeden. I analityczki chcą, żeby przestać odżegnywać się od tego męskiego języka i jego pojęć, a skupić na wypracowaniu jednego stanowiska. Ja akurat wolę zmieniać język, ale to jest bardzo ciekawe, bo mało kto w ogóle wie, że istnieje taki nurt. Podobnie mało kto wie, że istnieje feminizm chrześcijański, bo raczej ludzie myślą, że jak chrześcijaństwo to przeciwieństwo feminizmu, a to jest nieprawda. Chrześcijański feminizm zakłada, że dyskryminacja bierze się z kultury, a nie z prawa Bożego. Zresztą chrześcijański feminizm popierał Jan Paweł II chociażby i dąży do uznania geniuszu kobiecego i wprowadzenia go do świata. Wręcz księża, badacze, zwolennicy nazywają antyfeminizm grzechem i interpretują Biblię jako nawołanie Boże do wolności również dla kobiet, do pamiętania, że grzech pierwotny był grzechem człowieka, a nie kobiety. I geniusz kobiety trzeba odkryć, a nie wymyślać, co lubili robić filozofowie chrześcijańscy. Podczas gdy ten geniusz, taki prawdziwy, natury powinien uzupełnić społeczeństwo, które jest wybrakowane bez niego.
I kobietom należy przestać odmawiać ich prawdziwej, a nie wymyślonej przez mężczyzn godności. Na przykład przestać kreślić idealistyczną sprzeczność matki dziewicy. Więc to są rzeczy, które mnie bardzo zaciekawiły, które pozwoliły spojrzeć inaczej na znany obraz feminizmu. I chętnie opisałam artykuły właśnie do czasopism. Trzeba było pisać na doktoracie, wiadomo, artykuły do czasopism punktowanych. Chociaż ani jeden, ani drugi ten feminizm jakoś w 100% do mnie nie przemawia, ale jestem badaczką i jako badaczka jestem po prostu obiektywnie ciekawa świata. Obiektywnie, dopóki coś mnie subiektywnie nie zainteresuje, bo na przykład na tyle emocjonalnie już od ponad dekady podchodzę do twórczości Lema, że na pewno nie jestem tu obiektywna i na pewno projektuję sobie coś na tą jego twórczość. To prawda, wiesz, jakby ta jeszcze ciekawy mnie ten rozdźwięk między właśnie stanowiskiem badacza i kogoś, kto po prostu stara się zdobyć jak najwięcej informacji, a jednak osoby, która przetwarza rzeczywistość i wytwarza rzeczywistość i na przykład zajmuje się tworzeniem beletrystycznie uporządkowanego świata. Bo tak nawet w teoriach twórczości mówi się o czymś takim, że jednym z inhibitorów twórczości jest coś, co się nazywa twórczą indolencją ekspertów, nie? Takie zjawisko, które sprawia, że eksperci, znawcy jakiejś dziedziny, na przykład, nie wiem, twórczości jakiegoś artysty albo określonego prądu filozoficznego, będą mieli problem z przeprowadzeniem procesu twórczego, bo zawsze będzie ich ograniczać to, że za dużo wiedzą. I mam wrażenie, że to wcale nie jest, znaczy ja tego do końca nie rozumiem, ale wiem, że tak może być i spotkałam się z czymś takim w przypadku na przykład krytyków muzycznych. I ja na przykład jak zajmowałam się muzyką, to znałam bardzo dużo dziennikarzy muzycznych, którzy zawsze chcieli mieć, wiedzieli wszystko i znali wszystkie zespoły i sami chcieli grać w zespołach, a te ich zespoły były zazwyczaj, nie dało się ich słuchać. Natomiast mi się wydaje, że nie można wiedzieć za dużo na jakiś temat, nie? Bo zawsze w pewnym momencie twój mózg zacznie wytwarzać jakieś swoje własne interpretacje, własne treści. To jest właśnie w tej twórczości wyjątkowo, bo to jest twój mózg i twoja perspektywa na ten dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy, na ten 30 sierpnia, prawda, 2022. I zastanawiam się, jak łączysz, to jest jeszcze takie dodatkowe pytanie, z którego jestem ciekawa, jak łączysz tę pozycję badacza, jak łączysz tę pozycję twórczyni, nie? Czy te procesy są podobne? Czy one mają jakąś wspólną mechanikę, czy raczej to są jakby dwie zupełnie inne zupy? Mnie zawsze ciekawił ten problem na studiach filozoficznych, bo to był problem immanencji i transcendencji, czyli było stanowisko, że można się przekroczyć, czyli wytranscendować siebie, albo nie można i jest się absolutnie immanentnym. I ja jednak uważam, że nie da się przekroczyć siebie, czyli każda rzecz, którą każde poznanie jest zabarwione naszym odbiorem. Czyli tak naprawdę nie mogę być w 100% obiektywna. Nigdy nie jestem w 100% obiektywna i nigdy obiektywnie nie poznam świata, bo zawsze jest on w jakiś sposób zniekształcony przez zwłaszcza mój neuroróżnorodny mózg też w ogóle. Więc to na pewno się przenika. Nie da się być stuprocentowo pozbawionym wpływów twórcom i nie da się być w 100% obiektywnym badaczem, na 100%. No też zwłaszcza w tak jakby trudnym do zmierzenia obszarze, wiesz, no to są badania jakościowe, no badania literackie są zazwyczaj, czy badania filozoficzne, to są zazwyczaj rzeczy gdzieś wywiedzione, no oczywiście to są pewne systemy, w których te rozważania się prowadzi i wywodzi. Natomiast to jakby to nie jest statystyka, prawda? To nie są nauki ścisłe, więc zawsze jest ten, to też jest zawsze coś, co mnie fascynowało, czy właśnie jest to zatrzymanie. I rzeczywiście to jest fajne, bo filozofia znajduje wiele odpowiedzi na te pytania. Te pytania zawierają bardzo wiele trudnych określeń, które zawsze te pojęcia filozoficzne zawsze mi trochę tak zbijały z tropu. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Jeżeli chciałabyś coś jeszcze powiedzieć, o coś zapytać, przekazać coś, opowiedzieć coś światu, to oczywiście zapraszam. Tutaj pytania poza pozdrowieniami się nie pojawiły. Jedna pani Elżbieta zapytała nas o możliwości diagnozy dorosłej osoby, ale ja myślę, że warto się o to zwrócić do naszego fundacyjnego maila. Myślę, że gdzieś tam jesteśmy w stanie pomóc skierować panią Elżbietę na takie konsultacje.
Ale bardzo, bardzo się cieszę, Magdaleno, że mogłam dzisiaj z tobą porozmawiać. I mam nadzieję, że ta Cieszyłam. rozmowa przyniosła ci więcej przyjemności niż stresu. Tak. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich słuchających na kolejne spotkania, a Was też zapraszam do sięgania po twórczość Magdaleny, bo jest naprawdę warta i ciekawa. Ja na pewno sięgnę po No pozostałe. właśnie, jeśli mamy jeszcze 2 minuty, to myślę, że mój wydawca byłby zachwycony, gdybym jednak powiedziała 3 słowa o samej książce. Opowiadam. Dobra, to Lew i Stalker z grzywą to jest prequel, czyli wprowadza do powieści, która pokaże się za rok, do powieści, która się będzie nazywała Nieświat. Pisałam ją kilka lat, od 2017 roku. Ten zbiór opowiadań napisałam w zeszłym roku, właśnie jako wprowadzenie, żeby łatwiej było czytelnikowi się odnaleźć w tym świecie. To jest 7 historii, które wprowadzają do świata i ukazują bohaterów z każdego pokolenia, bo tam są nastolatki, pokolenie ich rodziców, pokolenie ich dziadków i z każdego znajdziemy narratorkę, bo tam jest tylko jeden narrator, Lew, a reszta to są same dziewczyny. I w tych opowiadaniach zależało mi, żeby pokazać głównie młodzieży, ale dorosłym również różne ciekawe tematy, właśnie spektrum autyzmu, Alzheimera, jest język młodzieżowy, trochę właśnie postapokalipsy, trochę cyberpunka, trochę fantastyki naukowej w kosmosie, wszystkiego po troszku, ale już na tyle mam doświadczenia pisarskiego, że to wszystko jest spójne i prosto podane, żeby więcej czytelników mogło się w tym odnaleźć, żeby mniej ludzi się od tego odbijało, żeby to było przyjemne i zahaczało o światy różnych pokoleń. Tytułowy Lew to jest chłopak, a Stalker z grzywą to taka dziwna anomalia, która się za nim włóczy i jak się okazuje, nie tylko za nim. I ta anomalia z czasem się zmienia, co obrazują też ilustracje przefantastycznej ilustratorki Vivi Eckart i asteryski zrobione przez mojego męża. Książka jest bardzo ładnie wydana. Moje wynagrodzenie w całości idzie do Fundacji Ekologicznej Arka, bo chcę zadośćuczynić drukowi i marnowaniu przeze mnie papieru. A Fundacja Arka jest cudowna, robi niesamowite rzeczy. Bardzo polecam śledzić media społecznościowe i wspierać. Ja ich wybrałam naprawdę po wnikliwym researchu. Więc polecam, proszę kupić. Super. Lew i Stalker z grzywą. Premiera była 17 sierpnia. Można dostać w księgarniach stacjonarnych, można dostać w sprzedaży internetowej. Wydawca powinien już być zadowolony. Ja osobiście też Tak. polecam. I bardzo, bardzo jeszcze raz Ci, Magdo, dziękuję za spotkanie. Dziękuję też wszystkim słuchającym, oglądającym, którzy też tutaj rozpływają się w komplementach. To sama możesz zobaczyć, Magdaleno. Także Bardzo dziękuję. do zobaczenia. Do zobaczenia.